31 marca wspominamy świętą Balbinę, dziewicę i męczennicę. Posiadamy dwa dokumenty, które opisują życie i męczeństwo Balbiny. Niestety pochodzą one z wieku VI i zawierają wiele legend, których tak bardzo rozmiłowało się średniowiecze. Jeden z tych dokumentów to opis męczeńskiej śmierci papieża, świętego Aleksandra, a drugi to opis męczeńskiej śmierci świętej Balbiny i świętego Hermeta. Balbina miała być córką świętego Kwiryna, który na dworze cesarza Hadriana piastował wysoki urząd trybuna wojskowego. Sam cesarz nie był początkowo nastawiony wrogo do chrześcijan, jak przed nim Neron i Domicjan. Pod wpływem apologii, jaką skierowali do niego w obronie chrześcijaństwa święty Arystydes i święty Kwadratus, zakazał on samosądów na chrześcijanach. Niestety wydał dekret zezwalający na skazywanie na śmierć tych chrześcijan, którzy zostaną oskarżeni o wyznawanie wiary w Chrystusa i w sądzie nie wyrzekną się jej. Tak więc właśnie za panowania cesarza Hadriana ponieśli śmierć męczeńską papieże święty Sykstus I, święty Telesfor. Być może w tym czasie zginęli także święty Kwiryn, ojciec Balbiny, wraz z córką i wielu innych. Nie jest jednak pewne, czy święty Kwiryn i jego córka ponieśli śmierć męczeńską za cesarza Hadriana, czy też później za panowania cesarza Marka Aureliusza, jak przypuszczają niektórzy hagiografowie. Jeżeli tak, dane o ich męczeństwie trzeba by przenieść na czas nieco późniejszy. Balbina miała przyjąć chrzest wraz ze swoim ojcem i z całą rodziną z rąk świętego Aleksandra I, papieża. Przyczyną nawrócenia się całej rodziny miało być nagłe, cudowne uzdrowienie Balbiny, którą umierającą zaniesiono przed świętego Aleksandra. Według podanych źródeł wielu młodzieńców z najszlachetniejszych rodzin rzymskich ubiegało się o rękę Balbiny. Jej ojciec zajmował wszak wysokie stanowisko i posiadał spory majątek. Balbina odrzuciła kategorycznie wszystkie oferty. To właśnie miało stać się przyczyną jej śmierci, gdyż zawiedzeni pogańscy konkurenci o jej rękę oskarżyli ją przed cesarzem, że jest chrześcijanką. Wraz z ojcem wtrącono ją do więzienia. Kiedy zaś nie załamała się na widok tortur zadawanych jej ojcu, została ścięta mieczem. O kulcie świętej Balbiny świadczy wystawiony w Rzymie w wieku VI kościół ku jej czci. W ołtarzu głównym znajduje się duży sarkofag, widoczny pod mensą, zawierający jej relikwie. Istniał także w Wiecznym Mieście cmentarz świętej Balbiny. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia świętej Balbiny, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.